Wielka niespodzianka w Kolonii. Gra od Valve, która jeszcze nie wyszła. Już przebiła swojego konkurenta. Jest mocno. I do tego wielka zmiana, jeżeli chodzi o skrzynki. To, co się z nimi dzieje, więc będzie ciekawie. Staw łapkę w górę. Lecimy. Zaczniemy sobie od kolejnej mapy spod ręki pani Lili Q, która, jak to już mówiłem, codziennie publikuje nową mapę. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy 1v1. Mapa się nazywa 1v1 Sandbox, która tak na tą sprawę wygląda trochę ciekawie. Powiedziałbym, że trochę oldschoolowo. Mam wrażenie, jak na to patrzę, jakbym grał w jakiegoś Source'a albo 1.6. Także dla niektórych myślę, że będzie to co najmniej spoko doświadczenie. Dla tych, którzy w jakiś sposób grali w takowe odsłony, myślę, że nawet na pewno. Co z mojego punktu widzenia, to ta mapa już troszeczkę odbiega standardami od tych wcześniejszych odsłon, które były według mnie przynajmniej trochę bardziej dopracowane, trochę mocniejsze. Ta wydaje się być taką zwykłą odsłoną bez jakiegoś takiego efektu wow, ale to tylko moja subiektywna opinia. Ty być może masz inną i chwała ci za to. Kolejna sprawa to jedno z najbardziej legendarnych zdjęć w CS-ie, które to właśnie wczoraj obchodziło swoje dziesięciolecie. Możemy zobaczyć tutaj Get Righta, który płacze po triumfie nad Fnatic właśnie w Kolonii 2014. Możemy zobaczyć, że wtedy udało im się zainkasować 100 tysięcy dolarów, ale to już może mnie ich cieszy. W każdym razie ważniejsze dla nich była ta dominacja nad Fnatic. No były to totalnie inne czasy dla e-sportu i ja nie ukrywam, wtedy jeszcze nie śledziłem e-sportu CS-owego w ogóle i tak dalej, ale patrząc na takie foty, widzę tutaj kawał ciekawej historii, widać, jak ten cały e-sport się od tego czasu mocno zmienił, co mnie już jak najbardziej cieszy. Kolejna sprawa tyczy się zawodnika Formuły 1, pana Zhu Guangyu, który, jak to możemy zobaczyć, napierdziela w CS-a. Wrzucił właśnie ostatnio takie to właśnie zdjęcie. No kot tutaj się nieźle dopasował, że się tak wyrażę, ciśnie sobie na Inferno. I to jest kolejny w jakiś to sportowiec, który gdzieś tam właśnie wchodzi w CS-a, który gdzieś tam w jakiś sposób sobie gra w tą gierkę, tak jak mieliśmy na przykład Neymara. Należy sobie również powiedzieć, że jego skiny nie są najgorsze, bo możemy zobaczyć, że w swojej kolekcji posiada właśnie takowe przedmioty. No i spoko, chwała mu za to, niech sobie gra. Cieszy mnie również, że tutaj z Orlenem biega, no bo jednak polski akcent to polski akcent. Umówmy się. Obecnie skrzynie w CS-ie są dość drogie. A co jak ci powiem, że możesz otrzymać jedną za darmo? Tak, za darmo. Zapraszam cię na CSGO Skinsa, gdzie takowa się znajduje. Co 24 godziny możesz otworzyć taką jedną dla siebie. Ja akurat dostałem około 10 groszy, ale mogę ją otwierać codziennie. Do tego znajduje się tutaj masa ciekawych skrzynek, tak jak w przypadku Deathcase. Szansa na Oula, Vulkana, Glovesy, wygląda to nieźle. Ja trafiam Neon Raidera. Oprócz tego dostępne są również Battle i w tym momencie takową zgarniam. Proficik niczego sobie. Zapraszam cię tutaj bardzo serdecznie. Klikasz sobie doładuj, a następnie wpisz oczywiście tutaj kodzik FIACO, dzięki któremu otrzymujesz plus 10% depozytu oraz 2 złote i 10 groszy na start. Kolejna sprawa, a mianowicie SAF, który robi gigantyczną niespodziankę podczas trwającego IEM-u w Kolonii 2024. Możemy zobaczyć, że na chwilę obecną trwa spotkanie między Vitality i między Soul, które, jak to możemy zobaczyć, póki co układa się bardziej pod dyktando właśnie Soul, oczywiście Vitality, wybaczcie. Tak czy siak należy sobie powiedzieć, że no drużyna z 19, jeszcze przed tym turniejem miejsca w HLTV, która się rzutem na taśmę wręcz dostała tego turnieju, dochodzi do półfinału, no i umówi się, gra o finał. Jest to co najmniej ciekawa sytuacja. Należy sobie zwrócić uwagę, że cię będzie rozgrywany drugi półfinał między Navi oraz Maus. Maus wczoraj rozgromiło G2, czyli tak na tą sprawę mieliśmy polsko-polski pojedynek, bo z jednej strony mieliśmy Snaxa, no i oczywiście Taza, a w Maus mieliśmy Siuchego, który właśnie wygrał z owym Snaxem, jak to możemy zobaczyć. Także należy sobie powiedzieć, że finał oczywiście już jutro. Best of 5, pula nagród to $1 000 000, a pół miliona dla zwycięzcy, to czy 400 tysięcy. Jutro o 17, best of 5, więc zachęcam do oglądania. Tak jak możemy zobaczyć, że właśnie Vitality wygrało dosłownie w tym momencie. Wygrało SAV i to ono jest już, ma już pierwszego slota w finale, aczkolwiek SAV i tak naprawdę mega performance, którego chyba nikt się nie spodziewał. Także naprawdę gratuluję i trzymam kciuki. Ciekawe, jak się będzie prezentował ranking, a właśnie jak się SAV w owym rankingu będzie prezentował po aktualizacji. Kolejna sprawa to timingi najbliższych kwalifikacji do Majora w Szanghaju. Możemy zobaczyć, że tak to się prezentuje. Europejskie, co ciekawe, startują już dosłownie za 4 dni, w związku z czym polecam obsługiwać komputery, polecam patrzeć, co tutaj się będzie działo, z tego powodu, że coś ciekawego może się dziać. Coś ciekawego, mam tutaj na myśli sytuację, kiedy to jakaś drużyna, która była stawiana jako pewniaczek, nagle do Majora się nie zakwalifikuje, przykładowo. I to nie jest taki, że się tak wyrażę, strzał z tyłka, że nikt, coś takiego się nie wydarzyło, tylko to już miało kilkukrotnie miejsce, że jakaś drużyna, która była stawiana często, może nie w roli faworyta, ale w roli pewniaczka, w jakiś sposób się noga potknęła, no i do Majora się nie dostali. W związku z czym wtedy możesz monitorować market i jest jakaś szansa, że być może naklejki tej organizacji poleciały do góry, chociaż zważywszy na to, co się obecnie dzieje na Kopenhadze, jak dużo jest Paryża, ja jakoś ten scenariusz jestem skłonny tak trochę średnio
nie uwierzyć. W związku z czym polecam obserwować, ale z perspektywy jakiejś inwestycyjnej, czy z perspektywy jakiejś marketowej, no niezbyt jakoś to kosmicznie tutaj widzę. Chyba że byłaby jakaś turbo niespodzianka, na zasadzie drużyna, która raz grała na jakimś majorze, i to najlepiej na majorze w 2018-19 roku, nagle wraca z przytupem i nagle po 4 latach z powrotem wraca, no to jest szansa, że tamte naklejki właśnie z tych starych lat by w jakiś sposób podbiły na wartości, ale to jedyny taki scenariusz, który jestem w stanie sobie wyobrazić. Kolejna sprawa jest dosyć interesująca, bo już wielokrotnie wam mówię o deadlocku i w dniu dzisiejszym możemy zobaczyć, że w deadlocka, w fazie wstępnego, wczesnego dostępu, o który trzeba poprosić, zostać zaakceptowanym, nie może nic publikować z tej to gry, gra obecnie w nią 33 prawie że tysiące ludzi. Kiedy to w Overwatcha 2, jak to możemy zobaczyć, właściwie mogę zobaczyć, wy jeszcze nie możecie, ale już możecie, gra 29720, więc to możemy zobaczyć, że przewaga jakaś przekosmiczna nie jest, no ale z drugiej strony, jeżeli ten tytuł od Valve, który absolutnie nie został jeszcze nawet zapowiedziany, nie doszło do żadnych jakichś materiałów związanych z tym, to właśnie są to właśnie grom, jedynie co to są ludzie w tym wczesnym dostępie, już pobijają jedną z większych konkurencji, czyli właśnie Overwatcha 2, no to umówmy się, robi się dosyć ciekawie. No i to powoduje tylko tyle, że z jeszcze większymi wypiekami na twarzy będę śledził premierę tego to właśnie tytułu. Kolejna sprawa to oczywiście Prince Tim, o których to mówiłem, ale taki mały może nie tyle co apel, co po prostu pragnę zwrócić uwagę na to, że bardzo wiele ludzi właśnie daje łapkę w górę i w jakiś sposób odznacza tutaj to właśnie dzieło na workshopie. Jak to możemy zobaczyć, zostało to opublikowane, no już jakiś czas temu i zabrało naprawdę duży odzew. Taki w czasie to się praktycznie nie zdarza, w związku z czym jeżeli jesteś za tym, żeby te Prince Team w jakiś sposób zostały podmienione na te nowsze, jeżeli ci one podobają, no to tak na tą sprawę jedyne co możesz zrobić, no to kliknąć tą łapkę w górę albo przyznać nagrodę, więc się zastanów, czy nie chcesz tego zrobić, ja to oczywiście podlinkuję w komentarzu, gdyż jeżeli by doszło do sytuacji, że nagle by to jakieś powalone wyniki zrobił właśnie ten wpis na to właśnie workshopie, no to jest jakaś szansa, że Valve by na to patrzyło inaczej. Na pewno jest na to większy potencjał, niż jakby tutaj w ogóle żadnych łapek nie było i żadnych nagród. A jeśli będzie naprawdę pierdzielnięcie potężne, no to jest szansa, że Valve jeszcze bardziej się tym zainteresuje. Panie i panowie, skrzynki. Temat niezwykle interesujący i elektryzujący w ostatnim czasie. Z tego powodu, że skrzynki zachowują się dość ciekawie. Na ogół one sobie drożeją i to już jest samo w sobie interesujące, ale coś, co mnie mega zainteresowało, dostałem ci info, że jest więcej otwarć. Wchodzę sobie na CSK/Stacka i możemy zobaczyć, że w ciągu ostatniego miesiąca zostało otwarte 25 milionów skrzynek. Co jest dla mnie dosyć mocną statystyką, z perspektywy takiej, że za ostatni miesiąc, czyli za lipiec, widzieliśmy zaledwie 18 milionów otwarć. Co by wskazywało na to, że mamy połowę jeszcze tego lipca branego pod uwagę i połowę kolejnego miesiąca i zobaczmy, jak dużo większy jest to wynik. W związku z czym napełnia mnie to optymizmem, jeżeli sobie patrzymy na tygodniowy wykres, możemy zobaczyć, że w ciągu ostatniego tygodnia zostało otwarte około 7 milionów skrzynek. Więc jeżeli to by się w jakiś sposób utrzymało, to możemy faktycznie liczyć na naprawdę ciekawe wyniki i gdzieś może dojść do ciekawej sytuacji na markecie. W wyniku której to? Mamy po jednej stronie dożejące skrzynki, co wydaje się być już uzasadnione tym, że jest więcej tych otwarć. Bo w momencie, kiedy otwarć jest więcej, no to logicznym jest, że popyt po prostu nie jest zwiększany. W związku z czym ludzie kupują tych skrzynek więcej, w związku z czym dochodzi do sytuacji, że cena za takowe przedmioty będzie droższa. Tutaj nikogo chyba nie zaskoczyłem, klasyczne prawa. W związku z czym należy sobie powiedzieć, że jeżeli dojdzie do utrzymania się tego trendu wzrostowego na openingach właśnie skrzynek, do tego by na przykład doszła jeszcze jakaś nowa skrzynia, jesteśmy po promocji na Kopenhadze, może to być bardzo ciekawy moment dla marketu. Ja wiem, że lato się już kończy i być może wakacyjne piki to już nie ten temat, ale pragnę wam przypomnieć, że temat wakacyjnych pików omawiałem wielokrotnie i wielokrotnie mówiłem, że nigdy tam nie masz sztywnej daty. O, dobrze to widać na sticker Capsule 2, gdzie to możemy zobaczyć. Z jednej strony mamy tutaj czerwiec, z jednej strony mamy lipiec, z jednej strony mamy tutaj sierpień, z jednej strony mamy w ogóle końcówkę kwietnia, w związku z czym jest to termin turboruchomy. Może nie musimy się tutaj nastawiać aż na takie gigantyczne wystrzały, dające na przestrzeni zaledwie kilku miesięcy, strzały z 80 na 280 zł, czyli jakby na to nie patrzeć trzykrotności, ale być może jakiś wzrost wartości, być może jakaś hossa, być może market już wyreagował cały ten hype na CSa 2, być może co miało to już spadło i tak na dobrą sprawę być może czekają nas teraz tendencje wzrostowe. Pragnę tylko podkreślić, jak bardzo tutaj używałem trybu przypuszczającego, gdyż oczywiście wyrocznią nie jestem i musisz sobie z tego zdawać sprawę. Dzięki za oglądanie, łapkę w górę zostaw i życzę ci miłego weekendu. Trzymaj się, strzała!